Dzień dobry, nazywam się Marek Grzechowski i dzisiaj omówię zadanie Uniwersytety. W zadaniu dostawaliśmy na wejściu graf, który był drzewem oraz każdy wierzchołek był etykietowany albo jako biały, albo jako czarny. Dodatkowo każdy wierzchołek miał też swój stopień fajności, który był jakoś liczbą całkowitą od minus 10 do 5 do 10 do 5. I naszym zadaniem było znalezienie w takim drzewie ścieżki, która przechodzi przez dokładnie tyle samo wierzchołków białych co czarnych oraz chcielibyśmy, żeby jej fajność, czyli suma fajności wszystkich wierzchołków na tej ścieżce była jak największa. No więc jak byśmy się do tego mogli zabrać? No, na początku może pomyślmy o jakimś rozwiązaniu brutalnym. Będzie to po prostu, wybieramy sobie każdą parę wierzchołków, obliczamy ich LCA dowolnym sposobem, no i idziemy po tej ścieżce, zliczamy fajności, no i jeżeli mamy tyle samo B co W, to aktualizujemy nasz wynik. To działa w złożoności od n kwadrat i dla limitów w treści zadania nie jest dość satysfakcjonujące, dlatego pomyślmy nad czymś lepszym. No, jak już powiedziałem, w zadaniu mamy do znalezienia jakiejś ścieżki, więc na drzewie dodatkowo, więc od razu nasuwa się metoda z centroidem, o której było na poprzednim wykładzie. Więc jak byśmy się do tego zabrali? No, na samym początku znajdujemy w takim drzewie centroid. Centroid, dla przypomnienia, to jest taki wierzchołek, że wszystkie jego poddrzewa, wielkości tych poddrzew, będą co najwyżej w połowie wielkości całego grafu. W tym przypadku ten wierzchołek jest centroidem, ponieważ wielkość tego podgrafu to jest 3, tego 1, 3, no jest maksymalnie połową szóstki, więc ten wierzchołek może być naszym centroidem. Oraz dla ułatwienia w zadaniu sobie przyjmijmy, że nasza etykieta W, czyli w tym przypadku ten oraz ten wierzchołek, to jest minus 1, a etykieta B, to, czyli ten wierzchołek i ten, to jest 1. No i po takim oznaczeniu nasze zdanie się sprowadza do tego, że musimy znaleźć ścieżkę, na której suma etykiet jest równa 0 oraz suma fajności jest jak największa. Więc teraz, skoro już zaczęliśmy od rozbijania przez centroid i znaleźliśmy ten centroid, co można zrobić po prostu wywołaniem rekurencyjnym. Załóżmy, że zaczynamy w tym wierzchołku, może być dowolny i liczymy sobie wcześniej jakimś dynamikiem wielkości wszystkich poddrzew. No i patrzymy, to akurat ma tylko jedno poddrzewo, wielkość jest 5, no większa niż 3. Więc schodzimy do tego poddrzewa. Teraz patrzymy wielkości tych poddrzew. Maksymalne jest 3, a więc spełnia nasz warunek ten wierzchołek, on jest naszym centroidem. Dalej, skoro już go znaleźliśmy, możemy przejść do uaktualniania naszego wyniku. Więc co tak naprawdę daje na ten centroid? No, będziemy liczyć najlepszą ścieżkę, która się zaczyna w jakimkolwiek jego poddrzewie, przechodzi przez ten centroid i kończy się w jakimkolwiek innym poddrzewie lub, co też trzeba pamiętać, zaczyna się w jakimś poddrzewie i kończy się w samym centroidzie, ale to jest specjalny przypadek, go możemy wyifować osobno. Więc na razie zajmiemy się tylko przypadkami, jak zaczynamy w jakimś poddrzewie, na przykład w tym, no i kończymy w jakimś innym. No teraz, żeby nasze rozwiązanie nie zrobiło się nagle n kwadrat, jeszcze w dodatku log n, ponieważ musimy rozbijać te wszystkie centroidy, to w każdym poddrzewie liczę sobie najlepszą ścieżkę, jako najlepszą rozumiem tą, której fajność jest największa, która w sumę etykiet ma równą minus 2, minus 1, 0, 1 i tak dalej, i tak dalej. Gdzie dolna granica to jest ilość wszystkich wierzchołków w tym podgrafie na minusie, a górna no to ilość wszystkich wierzchołków na plusie, no bo ponieważ każda etykieta jest albo minus 1, albo 1, więc nie wykroczymy poza ten zakres. I teraz, jak już sobie obliczyłem tutaj maksymalny wynik dla minus dwójki, tutaj też, tutaj też, tutaj też, to mogę złączyć te wszystkie moje listy w taką jedną, można powiedzieć, w pewnym sensie globalną dla tego problemu listę, której będę przechowywał dla wagi, tak jakby wagi, rozumiem, sumę etykiet na ścieżce, dla minus dwójki najlepszą odpowiedź i drugą najlepszą. Dodatkowo chciałbym, żeby ta druga najlepsza odpowiedź to nie była ścieżka,
z tego samego podrzewa, co ta pierwsza. Dlaczego? To zaraz się okaże. I teraz, jak już mamy te nasze listy złączone, możemy to zrobić w czasie liniowym. Po prostu bierzemy każdy wierzchołek i idziemy nim do centroida, zliczamy po drodze wszystko i żeby to było liniowe, to zaczynamy sobie zwykłym DFS-em w jakimś sąsiedzie centroida, no i schodzimy niżej, 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 cały czas sobie dopisujemy na listę aktualny wynik. I teraz, co możemy zrobić? No, jak mamy sobie minus dwójkę, to chcemy znaleźć taką ścieżkę, która się zaczyna w jakimś innym podrzewie, która po zsumowaniu wszystkich etykiet będzie równa 0, więc szukamy ścieżki o sumie etykiet 2. No, w tym przypadku to nie, akurat nie zadziała. Później dla jedynki to będziemy szukać sumy etykiet równej 1, dla 0 sumy etykiet równej 0. Ale tutaj trzeba też zauważyć, że sam centroid też ma jakąś etykietę, więc trzeba jeszcze uwzględnić, że w tym przypadku centroid ma etykietę 1, więc dla minus dwójki tak naprawdę musimy sumować razem z centroidem, żeby to było 0, więc szukamy jakiejś minus jedynki optymalnej. No i teraz przykładowo mamy tą minus dwójkę i minus jedynkę. No i chcemy wziąć najfajniejszą ścieżkę, więc weźmiemy sobie maksimum na tej liście i maksimum na tej liście, no i zaktualizujemy wynik. Na pewno wiemy, że ta ścieżka będzie dobra, ponieważ będzie tyle samo B co W, oraz jej wynik będzie, czyli fajność będzie jak największa. No, ale nie zawsze tak się da, ponieważ możliwe będzie, że ta ścieżka oraz ta ścieżka będą wychodziły z tego samego podrzewa. Może się tak zdarzyć, jak tu będą same minusy, a tutaj na przykład dużo plusów. No i takiego przypadku chcielibyśmy uniknąć. Dlatego, jeżeli ta wartość i ta wartość pochodzi z tego samego podrzewa, no to bierzemy tą wartość z tą wartością. Ona na pewno będzie różna, znaczy pochodzić z innego podrzewa niż to, ponieważ to sobie założyliśmy wcześniej. I dodatkowo tą wartość z tą, no bo albo te dwie będą maksymalne, albo suma tych dwóch będzie maksymalna. I tak w czasie liniowym dla danego centroidu możemy obliczyć te listy, obliczyć wyniki dla nich. Później sobie wykreślamy ten centroid z grafu i rozpatrujemy mniejsze podprzypadki. Zostaje nam takie las drzew, w tym przypadku o wielkości 3, o wielkości 1, o wielkości 2 i tam wywołujemy się rekurencyjnie ten sam algorytm. Dokładnie w stylu schematu dzieli zwyciężeń. Podsumowując, całe rozwiązanie działa złożoności od n log n, ponieważ jak z samej definicji centroida, jak rozbijamy drzewo przez centroid, no to otrzymamy pod problemy co najmniej 2 razy mniejsze, więc ogólnie, jak każdy krok wykonujemy liniowo, no to złożoność sumaryczna będzie od n log n. Dziękuję.